Cześć kochani! Jakiś czas mnie tutaj nie było i powód zapewne widzicie właśnie na ekranie. Przedstawiam wam Kiarę. Kiara ma 4 miesiące i będzie mi pomagać, masz maciuszka, nagrywać dla was kursy. Taką przynajmniej mam nadzieję, tylko przestanie być małym potworem. Także dzisiaj razem z Kiarą przygotowaliśmy dla was, kurs na taką małą, słodką, uroczą, szydełkową słówkę, z którą jestem pewna, że poradzą sobie nawet początkujemy. Prawda, Kiara? No to sprawdźcie! W tym projekcie wykorzystamy sobie włóczkę Yarner Jeans Plus. Jak zapewne wiecie, jest to moja ulubiona włóczka na takie właśnie projekty dla początkujących, bo jest gruba, mocno zbita i skręcona, więc wszystko ładnie widać. Moja słówka będzie żółta, wybierzcie sobie taki kolor, jaki tylko wam się wymarzy. Przydadzą nam się jakieś nici lub kordony do wyszycia oczu i ust. U mnie czerwona i czarna nić do jeansu. Użyjemy szydełka 4,5 mm. Przyda nam się trochę wypełnienia do maskotek, ostre nożyczki, igła do włóczki i znacznik do zaznaczania rzędów. Jak mamy wszystko gotowe, to lecimy. Zaczynamy sobie jak zwykle od magicznego kółka. Owijamy włóczkę na palcach w taki sposób, żeby nitka idąca do kłębka wychodziła nam na górze bliżej kciuka. Wkładamy szydełko pod pierwszą nitkę i wyciągamy drugą. Zawijamy na palcu tę nitkę, która idzie do kłębka. Łapiemy za nią szydełkiem i przeciągamy przez oczko. Teraz w środek tej pętelki, która powstała na środku, będziemy przerabiać półsłupki. Wkładamy szydełko pod nitkę w środek pętelki. Łapiemy za nitkę i przeciągamy. Mamy dwie pętelki, łapiemy za nitkę i przeciągamy jeszcze raz. I mamy półsłupek. I powtarzamy. Szydełko pod nitkę, łapiemy włóczkę i przeciągamy. Łapiemy znowu i przeciągamy przez obie pętelki. Powtarzamy, aż będziemy mieć 6 takich półsłupków w naszym magicznym kółku. Teraz, ciągnąc za końcówkę, zaciskamy nasze kółeczko. Wbijamy się w pierwsze oczko i przeciągamy włóczkę od razu przez obie pętelki, czyli robimy oczko ścisłe. Teraz w kolejne oczko znów robimy półsłupek. Zaznaczamy go sobie znacznikiem. Ja oczywiście znalazłam tylko żółty znacznik do żółtej włóczki, typowo. Teraz w to samo oczko przerabiamy jeszcze jeden półsłupek. W pozostałych 5 oczkach tego okrążenia dodajemy po 2 oczka. Na końcu powinniśmy mieć 12 półsłupków. Zdejmujemy znacznik i zaczynamy kolejny rząd. W pierwszym oczku dodajemy jeden półsłupek. Oznaczamy go znacznikiem. W następnym oczku robimy 2 półsłupki. I w kolejnym oczku jeden półsłupek. A potem znowu 2. I powtarzamy w ten sposób aż do końca okrążenia. Uff, udało mi się znaleźć inny znacznik. W każdym razie, po skończeniu tego okrążenia powinniśmy mieć 18 półsłupków. Znów odpinamy sobie znacznik. W pierwszym oczku robimy jeden półsłupek. Zakładamy znowu znacznik. I w kolejnym oczku też dodajemy jeden półsłupek.
kolejnym oczku dodajemy 2 półsłupki. Według tego schematu przerobimy sobie całe to okrążenie. 2 pojedyncze półsłupki, 1 podwójny. Na końcu tego kółka mamy 24 półsłupki. W piątym rzędzie rozszerzamy według tego samego schematu, czyli robimy najpierw 3 pojedyncze półsłupki, pamiętając o zaznaczeniu sobie pierwszego oczka znacznikiem. A potem jeden podwójny. I powtarzamy, aż uzyskamy w naszym kółku 30 oczek. Szósty rząd to 4 półsłupki w kolejne 4 oczka. A potem rozszerzenie, czyli 2 półsłupki w jedno oczko. I powtarzamy. Na końcu powinniśmy mieć 36 półsłupków. W siódmym rzędzie pomiędzy wszystkimi rozszerzeniami będzie 5 półsłupków. Na końcu powinno tych półsłupków nam wyjść 42. W kolejnym okrążeniu nie dodajemy już dodatkowych półsłupków, tylko przerabiamy po jednym w każdym oczku. Będziemy teraz przerabiać w ten sposób przez dłuższą chwilę, bo musimy nadrobić trochę wysokości naszej słówki. Takich prostych rzędów bez rozszerzania zrobimy sobie 20. Choć oczywiście, jeśli chcecie mieć dłuższą maskotkę, to możecie przerabiać dalej. W tym momencie wygląda to tak. Ładujemy do środka nasze wypełnienie. Przejdziemy teraz do zszywania. Składamy sobie na pół górę naszej konstrukcji, wbijamy się szydełkiem w pierwsze oczko pod obie nitki, a potem od razu w oczko naprzeciwko i robimy standardowy półsłupek. I łączymy w ten sposób wszystkie oczka w rzędzie.
Tak to powinno wyglądać. Odcinamy nitkę i przeciągamy przez oczko. Teraz musimy zrobić naszej sówce oczka i nosek. Ja będę wyszywać nitką, bo moja sówka będzie miała zamknięte oczy, ale możecie też oczywiście użyć gotowych elementów albo zrobić je szydełkiem. Oczka gotowe, więc w ten sam sposób dorobię nosek. U mnie wygląda to tak. Zrobimy to jeszcze naszej sówce skrzydełka. Zaczynamy znów od magicznego kółka i przerabiamy w nim 6 półsłupków. Łączymy oczkiem ścisłym. W każdym oczku dodajemy po 2 półsłupki. W następnym okrążeniu dodajemy na zmianę 1 i 2 półsłupki. Robimy jedno okrążenie samych pojedynczych półsłupków. I jeśli chodzi o nasze skrzydełka, to by było na tyle. Odcinamy końcówkę, zostawiając dosyć długi ogonek i przeciągamy przez oczko. Wszywamy nasze skrzydełko mniej więcej na wysokości połowy ciała naszej sówki. Drugie skrzydło robimy i wszywamy w ten sam sposób. Pozostawione końcówki związujemy, odcinamy i ukrywamy supełki. Zrobimy jeszcze te frędzelki na uszach, wbijamy szydełko w ostatnie oczko na górze, przeciągamy złożoną kilka razy włóczkę i przeciągamy przez pętelkę. Zaciskamy i odcinamy włóczkę kawałek dalej. W ten sam sposób robimy też drugie uszko. I proszę bardzo, sówka gotowa! Nasza śpiąca sóweczka wygląda tak. Mam nadzieję, że nie mieliście żadnych problemów ze zrobieniem jej. Jeżeli tak, to koniecznie piszcie w komentarzach i postaramy się je jakoś rozwiązać. A tymczasem dawajcie łapki w górę, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym kursie.